Kuba daleko się pociągnął. Może z tej klimy, jaka jest w hotelu, ale dzisiaj wyjdzie już normalnie. Ten lekki uraz Roberta to nie jest poważny? Nie, nie jest poważny. Na razie Kamerun jest zespołem lepszym, trzeba powiedzieć to bez zastanowienia. Kamerun był na mundialu, pomimo to, że zrobił 0 punktów, rozegrał 2 świetne spotkania. Nieudane spotkanie tylko z Japonią, który przegrał. Wtedy naprawdę źle grał. Natomiast z Danią i z Holandią rozegrali bardzo dobre spotkania. Gdzieś tam wolno? Może czy do jutra? Mogę? Nie wiem, zaraz powiem. My w tej chwili mówimy, że oni są bez trenera. Oni nie są bez trenera. Oni, ci piłkarze, świetnie wyszkoleni technicznie. Ja nie wiem, czy oni by nawet bez trenera nie zagrali tak samo jak z trenerem. No to są samograje, grają wszyscy w bardzo dobrych klubach europejskich i oni swoją indywidualnością mogą każde spotkanie wygrać. Ja chcę i zwycięstwo i gra, ale na pierwszym planie stoi gra, bo jeżeli my tutaj będziemy się po czole kopać, to powiedzą, no z tego już nie można naprawdę nic zrobić. Ale jeżeli ta gra będzie coraz lepsza, to napawa to jakimś optymizmem, a w dodatku wtedy, jak jest ta gra dobra, jest więcej sytuacji do zdobycia bramek, coś się dzieje na tym boisku. I od tego trzeba zacząć. Ja się cieszę z tego terminu UEFA, że gramy, bo nam te gry są potrzebne jak najmocniej, ale jest to bardzo niewygodny termin, bo tak, niektórzy przyjechali, są po obozach, niektórzy ledwo jeden mecz rozegrali, niektórzy jeszcze nie grali i jest to taka niewiadoma. Ja wam powiem szczerze, że ja nie wiem, w jakiej formie ktoś jest z zawodników. Nie? Jeżeli oni już przez miesiąc czasu będą grali, to jestem w stanie każdego zobaczyć. I wtedy widzę, czy on dobrze gra, w dobrej formie jest. Teraz to tak było, no trochę niefortunnie. Hiszpania, jak wy dziennikarze pamięć macie perfekcyjną, to ja takiej nie mam, ale ja wiem, że na początku, kiedy budowali ten zespół, oni nie weszli, nie wiem, czy do Mistrzostw Świata, czy do Mistrzostw Europy, w tym zespole nie przeszli kwalifikacji. Natomiast w tej chwili ta grupa tych zawodników, przeważnie oparta, Real, Barcelona, Sevilla, to tak było na mundialu, można powiedzieć, to oni w sumie rozegrali około 100 meczów. Czy już nawet więcej. W tym samym składzie, zawsze tam jakiś tam jeden, dwóch, jest jakaś zmiana. Jest to oczywiste, ale mniej więcej ta podstawowa jednostka rozegrała prawie że 100 meczy. Więc jak my rozegraliśmy dopiero 8 czy 9, jak my rozegramy tyle meczy, to też będzie inaczej. I ja uważam, że najlepiej będzie dla nas, że ta selekcja potrwa, i tak już teraz przyjąłem, do maja, na rok przed rozpoczęciem. W maju planujemy zgrupowanie Szwajcarii, może Austrii, nie wiem, tak jakbyśmy się przygotowywali do Mistrzostw Europy. I to będzie test, pierwszy test każdego wydolnościowy, pod każdym względem. I później, po tym zgrupowaniu, rozgrywamy. Dobrze, że jeszcze UEFA dodała jeden termin i mamy 3 spotkania, tak jakbyśmy w grupie grali. Co 3 dni gramy te spotkania. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało.